Tragedia wspólnego pastwiska, czyli dlaczego nie powstanie duża koalicja na opozycji. Gareth Hardy, mikrobiolog, tragedią wspólnego pastwiska nazwał nadmierne wypasanie bydła na wspólnym pastwisku. Ale racjonalny pasterz we własnym interesie słusznie wyzyskuje bezpańskie pastwisko, bo ma prywatną korzyść z wypasania dodatkowej krowy, a koszty tego procederu są podzielone na wszystkich użytkowników. Inni pasterze też myślą tak racjonalnie i dochodzi do wyniszczenia gleby. W długim okresie prawdopodobnie zawarto by umowę społeczną i w lokalnych społecznościach tak się dzieje, czego dowodzi laureatka Nagrody Nobla, profesor Eleonor Ostrom. Ale w krótkim czasie i związanym z tym chaosie i niepewności nie ma mowy. O zgodności interesów indywidualnych ze społecznymi w przypadku dóbr wspólnych. Podobnie posłowie osiągają wymierne korzyści z zasiadania w Sejmie i partie polityczne, wymierne korzyści z wprowadzania kolejnego i kolejnego posła do parlamentu. Nie będą więc tworzyć koalicji, która wprawdzie wygrałaby wybory, ale skoro byłaby jedna lista, to oznaczałoby jedno pierwsze miejsce na liście, jedno drugie, jedno trzecie i tak dalej. Nawet przyjmując tę samą możliwość, tę możliwą liczbę prowadzonych osób do Sejmu, ryzyko nie wejścia do Sejmu z dalszych miejsc dla poszczególnych kandydatów na liście jest większe. Niestworzenie koalicji będzie skutkować kosztem alternatywnym, kosztem utraconych możliwości przejęcia władzy, ale koszty tego faktu są rozproszone, podobnie jak na wspólnym pastwisku. Liczą się zatem konkretne korzyści indywidualne, a nie rozproszone koszty. W latach 80. XX wieku profesorowie ekonomii szkoły Public Choice odkryli, że politycy też, jak i inni ludzie, maksymalizują przede wszystkim swoje prywatne korzyści. Dziękuję.